Dobry wieczór Państwu. Bardzo się cieszę, że tu wszyscy licznie przybyli. Dziękuję Józefowi Juskowi za zaproszenie, bo po tym, co się wydarzyło w Amikusie 2 lutego, no jesteśmy bardzo zatroskani o dalszy przebieg sprawy, powiem sprawy, w cudzysłowie, księdza Jerzego Popiełuszki. Tam doszło do bardzo nieprzyjemnych wystąpień postulatora beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. Dzisiaj bardzo się cieszę, bo po latach podjąłem inicjatywę jeszcze raz wydania zapisków księdza Jerzego. Albowiem pomyślałem, że ta książka powinna być powszechna, wszędzie powinna być. Tymczasem przez długie lata ta książka była w mrocznym podziemiu. Krążyły tylko te egzemplarze, które były wydane w Paryżu w 1985 roku. Ja przypomnę genezę tego wszystkiego. Otóż zaraz po śmierci księdza Jerzego dostałem przez jakiegoś kuriera te zapiski z faksymile i wydałem je z przepisanym tekstem i faksymile, bo zdawałem sobie sprawę, jak to ważne. Zdawałem sobie sprawę, że mam do czynienia z męczennikiem. Zaraz po otrzymaniu przyszły życzliwe rady ze strony środowisk Kurii Warszawskiej i to przekazywane przez paru moich przyjaciół, muszę powiedzieć, stąd też przyjąłem to bardzo poważnie, żeby tego nie wydawać, albo żeby to wydać ocenzurowane, powiem tak. To się do tego zasadzało i ja wtedy naprawdę byłem w ogromnej takiej rozterce i postanowiłem pojechać do Rzymu. A ponieważ w Rzymie drukowaliśmy nasze książki, co dzisiaj mogę już powiedzieć, przy ogromnym wsparciu Ojca Świętego Jana Pawła II. I ja wtedy postanowiłem pojechać i bezpośrednio móc porozmawiać z Ojcem Świętym. Pojechałem i umożliwiono mi audiencję. Po przejściu pielgrzymki zaśnięto drzwi w sali klementyńskiej i miałem możliwość półgodzinnej rozmowy na tematy spraw polskich. Wręczyłem Ojcu Świętemu książki i wtedy na końcu zadałem pytanie, bo nie mogłem się długo ośmielić na to. Ojcze Święty, dostałem zapiski księdza Jerzego. Powiedziałem moje obawy i na koniec powiedziałem, że ja nie chciałbym być nigdy i nigdy nie będę cenzorem męczennika. Papież wysłuchał, widać, że bardzo miał zatroskaną minę i potem mnie pobłogosławił. Ja byłem trochę, powiem szczerze, wychodząc, taki czułem niedosyt, bo myślę sobie, dlaczego Ojciec Święty mi tego nic nie odpowiedział. Następnego dnia do klasztoru, w którym się zatrzymałem, przyjechał ksiądz Włoch, który mi powiedział, proszę pana, ja mam do przekazania, nauczyłem się tego na pamięć, żeby nic nie uronić. Pan wie od kogo. Proszę wydawać natychmiast, bez żadnych skrótów. I to była bezpośredni przekaz Ojca Świętego. Stąd też dla mnie to było polecenie. Ja te zapiski właśnie wtedy wydałem. One krążyły w kraju, doczekały się bardzo licznych przedruków. No i potem czarna dziura. I kiedy postanowiłem właśnie, będąc, zwiedzając muzeum, zupełnie przypadkowo w końcu, muzeum przy kościele świętego Stanisława Kostki, zobaczyłem, że tej książki w ogóle nie ma. Wydawało mi się, że ona powinna być na głównym miejscu.
Nie ma. Na to opryskliwie odpowiedziano mi, że tu nikt niczego nie będzie zmieniał. Natomiast zobaczyłem tylko wydanie francuskie, do którego też doprowadziłem, ale tylko brzeg. I byłem zszokowany nieprzychylną postawą osób tam pracujących. I wtedy właśnie postanowiłem, że właśnie przypomniały mi się te słowa przekazane przez papieża, że to jest pewnego typu misja. I zaraz mi stanęło te wszystkie wydarzenia oraz fakt, że do tej pory my wiemy tylko to, co chciał nam przekazać towarzysz Kiszczak i Jaruzelski, bo ci dwaj panowie to byli prawdziwi zbrodniarze i komanditore tej zbrodni. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. I powiem tak, książka ukazała się, jeszcze w dodatku odnalazłem bardzo ciekawy materiał, to jest doniesienie agenta Sanio, że ja wydałem w Paryżu te wspomnienia, te notatki księdza Jerzego i przeczytam Państwu tylko fragment. Wydawnictwo Spotkania Jegliński wydało pamiętniki, dzienniki, popiełuszki, w których zawarte są nieprawdziwe dane lub przekłamania odnoszące się do kardynała Glempa i episkopatu. Glemp i episkopat chcą do tego pośrednio się ustosunkować. Sugestii Glempa na ten temat ma poruszyć w specjalnie wydanej publikacji, prawdopodobnie w oficynie poetów i malarzy w Londynie, dr Peter Reina. Publikacja ma się ukazać w końcu bieżącego roku lub na początku 87. Doktorowi Reinie udostępniona zostanie dokumentacja zgromadzona w episkopacie, w tym z procesu toruńskiego. Zwrócić należy uwagę, że kazania popiełuszki są wystąpieniami politycznymi. Będą także zamieszczone dane, jak episkopat reagował na te wystąpienia oraz na niesubordynację księdza popiełuszki. Episkopat zbiera dokumentację do wystąpienia do Watykanu z wnioskiem o beatyfikację kardynała Wyszyńskiego. Keystone College podejmowało inicjatywy, by opóźnić składanie takiego wniosku, połączyć go z jednoczesnym wnioskiem beatyfikacji popiełuszki. Kardynał Glemp wypowiedział się, iż dopóki on jest prymasem, nie może być o tym mowy, nie dopuści do tego. Jest to dokument z 4 czerwca 86, a więc prawie 2 lata po śmierci. I na tym agentem Sanio był właśnie dr Peter Reina, skądinąd wielu osobom tutaj znana postać. I to jeszcze bardziej mnie przekonało, że ta sprawa cały czas jest zamiatana pod sukno. Dlatego wtedy do Amicusa zaprosiłem tutaj osobę, pana prokuratora Andrzeja Witkowskiego, bo uważam, że ten człowiek dążył do prawdy i chciał tą prawdę udostępnić. Działania i długie ręce Kiszczaka doprowadziły do tego, że za pośrednictwem profesora Chrzanowskiego, ówczesnego ministra sprawiedliwości, został zdjęty ze stanowiska. Pamiętam dobrze tą atmosferę, która towarzyszyła temu. Ale o tym myślę, że sam pan prokurator powie. Ja tu też zaprosiłem oczywiście świadka bliskiego przyjaciela, księdza Stanisława Małkowskiego oraz naszego przyjaciela wieloletniego, towarzysza, mogę powiedzieć, tej walki rewolucyjnej naszej rewolucji, Kornela Morawieckiego, z którym rozpoczęliśmy walkę o prawdę na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. To, co wiemy, to tylko, że
ksiądz Popiełuszko został porwany i wiemy kiedy. Nic poza tym nie jest pewnego. Dziękuję bardzo. Oddaję głos panu prokuratorowi. Dziękuję bardzo przede wszystkim za zaproszenie na spotkanie w tak znakomitym gremium. Jest dla mnie zaszczycające, że mogę właśnie w takim gronie przed państwem wystąpić. Moja relacja jako prokuratora nie może nawiązywać do ustaleń śledztwa, które wciąż jest otwarte, wciąż jest w toku. Praktycznie od czerwca 90 roku z określonymi przerwami powodowanymi zawirowaniami wokół tej sprawy, ten temat pozostaje cały czas otwarty. Ja nie mam zgody prokuratora prowadzącego aktualnie śledztwo na to, żebym mógł tutaj mówić o tych ustaleniach faktycznych, które jeszcze poczyniłem prowadząc tę sprawę, a które doprowadziły do tego, że tej sprawy nie można od tak sobie zakończyć. Bez wszystkiego, bez wyjaśnienia wszystkich nowych faktów i okoliczności, które w toku postępowania prowadzonego, kierowanego przeze mnie, a prowadzonego również przez grupę policyjną. Dlatego siłą rzeczy moja relacja będzie pewnym tylko sprawozdaniem, będzie miała charakter opisowy, występuję przed państwem jako świadek dziejących się wydarzeń. Jest to rodzaj pewnego świadectwa. Natomiast proszę mi wybaczyć, że no nie może prokurator w najmniejszy choćby sposób narażać na jakieś niekonsekwencje prawne i łamanie przepisów, które go obowiązują. Dlatego powiem tylko w ogólnym skrócie, że te ustalenia, które poczyniłem ja, poczynili współpracujący ze mną prokuratorzy i policjanci, zarówno w okresie czerwiec 90, grudzień 91, jak i luty 2002, październik 2004, już w ramach Instytutu Pamięci Narodowej, upoważniają do przyjęcia, do postawienia tezy, iż przebieg wydarzeń związanych z uprowadzeniem i zabójstwem księdza Jerzego Popiełuszki był odmienny od tego, jaki przyjęto w procesie toruńskim. Co do tego ja nie mam żadnych wątpliwości, nie mają też wątpliwości ci, którzy ze mną na tej sprawie pracowali. I również szereg osób, które później mogło zaznajomić się z ustaleniami, bo były szeroko też publikowane. Podczas spotkania w Amikusie 2 lutego ja mówiłem o osobach, o politykach, którzy w jakiejś mierze partycypowali, do których ja się zwracałem o pomoc w tej sprawie. Był to pan prezydent Lech Wałęsa, był to pan premier Jan Olszewski, był to pan prezydent Lech Kaczyński. Ja bardzo szczegółowo opowiedziałem o tym, nie wstawiając żadnych ocen ani jakichś wniosków nie wyciągałem z tej relacji. Myślę, że ona jest dostępna. Nie chciałbym tutaj tego powtarzać w tej chwili. Natomiast jest to po prostu, wiem, że jest dostępne. Tam można sobie poprzez zaznajomienie się i uważne prześledzenie tych moich wypowiedzi wyrobić sobie jednoznaczną tezę co do tego, kto pomagał, w jaki sposób, a kto nie mógł nic zrobić, a chciała, nie mógł nic zrobić, a kto po prostu świadomie to wszystko przewlekał. I tak jak w ostatniej rozmowie pan prezydent Wałęsa mi powiedział w październiku 91 roku, niech pan wytrzyma jeszcze miesiąc.
Za miesiąc zostałem odwołany, troszkę ponad miesiąc od tej rozmowy, więc zabrano mi tą sprawę. Natomiast w dniu dzisiejszym chciałbym jakby kontynuując, bo oczywiście nie było czasu wtedy na to, żeby wszystkimi osobami, osobistościami życia politycznego, które miały kontakt z tą sprawą, czemu ja po prostu jako świadek tego wszystkiego chcę się z Państwem tym podzielić, to dzisiaj właśnie chciałbym, kontynuując jakby ten tok myślenia i relacji, opowiedzieć, co wydarzyło się w Departamencie Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości w tamtym okresie. To była struktura, która została utworzona w 90 roku, na wiosnę, jak pamiętam, i w ramach tej struktury powstał specjalny zespół prokuratorów do przeprowadzenia tych właśnie śledztw, które łączyły się z zabójstwami księży katolickich, działaczy opozycji politycznej. Ja przygotowałem, żeby to było w miarę skondensowany rodzaj takiego sprawozdania, żeby tu się przy tym nie rozwlekać, i chciałbym o tym wszystkim Państwu teraz opowiedzieć. Też w jakiejś mierze te ostatnie wydarzenia w naszym życiu publicznym, które nas wszystkich bardzo bulwersują. Już w 2008 roku mieliśmy książkę panów profesorów Cęckiewicza i Gontarczyka. Teraz ukazała się publikacja Konfidenci panów Witolda Bagińskiego, Sławomira Cęckiewicza i Piotra Wojciechowskiego, gdzie upubliczniono szeroką wiedzę o tajemnicach komunistycznej agentury i jej oddziaływaniu na bieg wypadków na społeczno-politycznej niwie III RP. Także ja zaliczam do tych wydarzeń, które jakby rzucają w tej chwili nowe światło również na to wszystko, co się działo wtedy w roku, w latach 90-91. W Departamencie Prokuratury również ujawnienie zawartości tak zwanej szafy Kiszczaka aktualnie. Może ona, to ujawnienie, to takie postawienie kropki nad i może nie tyle zaskakuje, co w jakiejś mierze w mojej ocenie ostatecznie demaskuje w oczach przeciętnego Kowalskiego pulpit sterowniczy do kształtowania postaw utrzymujący przy życiu wyzwolonej już Polsce PRL-owski układ i jego możnowładców. Ja sam obserwuję, myślę, że Państwo też obserwują to, jak wielkie przywartościowania się dokonują. Nawet ta ostra dyskusja publiczna, ta ostra debata publiczna, te skrajne wypowiedzi z jednej i z drugiej strony, w mojej ocenie dowodzą tego, że jakby pomału nasze społeczeństwo dojrzewało do zrozumienia tego, co się naprawdę w tych ostatnich latach stało, że byliśmy po prostu, i to jest mój pogląd, przedmiotem manipulacji ze strony części rządzących elit w okresie po 90 roku. Sam odczułem to bardzo boleśnie właśnie w grudniu 91 roku, kiedy odsunięto mnie po raz pierwszy od prowadzenia tej sprawy, bo potem była powtórka w 2004 roku. Reagowałem na to, odpowiadając na pytanie z jednej dziennikarek, że po prostu odczucie pana, no wbito mi nóż w plecy. Ostatecznie unicestwiając entuzjazm z dokonujących się wówczas przemian ustrojowych. Wszystko, co robiliśmy z policyjną grupą funkcjonującą pod ścisłym nadzorem wówczas, grupa policyjna funkcjonowała wówczas bezpośrednio pod ścisłym nadzorem wiceministra spraw wewnętrznych Jana Widackiego. To wszystko wtedy było bardzo dalece profesjonalne. Warszawskie sądy, wojewódzki i apelacyjny, utrzymywały w mocy areszty tymczasowe
stosowane wobec generałów Płatka i Ciastonia. Sędziowie, rozpatrując zażalenia podejrzanych na przedłużanie tych środków, zastosowanie najpierw, potem przedłużanie tych środków zapobiegawczych. Sędziowie podkreślali podczas posiedzeń dużą jakość gromadzonego na ówczesnym etapie materiału dowodowego, a także rozwojowy charakter sprawy. Jednym z sędziów sprawozdawców był sędzia sądu apelacyjnego wówczas w Warszawie, pan Janusz Wojciechowski, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego. On również pozytywnie oceniał, jak wiem ostatnio podczas konferencji zorganizowanej w Parlamencie Europejskim, powtórzył tamtejszą ocenę, wysoką ocenę pracy kierowanego przeze mnie zespołu śledczego w tej sprawie, na podstawie tych materiałów, z jakimi się wtedy zetknął, jak również w późniejszym okresie tych informacji, które na bieżąco śledził. Myślę, że w tym gronie wszyscy jednoznacznie zgodzimy się z tym, że ściganie karne zbrodni dokonanych przez służby specjalne PRL na księżach katolickich i działaczach opozycji politycznej oraz ustalenie i postawienie przed sądami ich sprawców było i jest jednym z podstawowych interesów wewnętrznych państwa polskiego. Jeżeli obowiązek ten nie był dochowywany lub jeżeli markowano, że się go dochowuje, jeżeli by takie przypuszczenia się potwierdziły, na przykład w stosownym postępowaniu, to ja się, proszę Państwa, pytam, z czym mielibyśmy do czynienia? I pytam też, czy obecnie jest nas w ogóle stać na to, żeby właśnie teraz na poznanie tej prawdy się otworzyć? Czy odbudowująca się polska państwowość będzie w stanie sprostać potrzebie poznania prawdy o naszej najnowszej historii? Z profesjonalnego ścigania zbrodni dokonanych w latach 80. na księżach i opozycjonistach faktycznie zrezygnowano w czasie, kiedy był taki przełom, odchodził z urzędu minister Będkowski, czekaliśmy na przyjście pana profesora Wiesława Chrzanowskiego na objęcie tego stanowiska i wtedy, w tym okresie, to był przełom grudnia, stycznia 90-91, wtedy właśnie rozwiązano tę grupę, specjalną grupę prokuratorów, która została zawiązana na wiosnę 90 roku w Departamencie Prokuratury i która no, miała swój taki procesowy, prawnoprocesowy, również w znaczeniu faktycznym, byt na szczeblu centralnym no, przez pół roku. Była to ścisła współpraca z Komendą Główną Policji i Urzędem Ochrony Państwa. Przypomnę, że od wiosny 90 roku z Nadzwyczajnej Komisji Sejmowej do zbadania działalności MSW PRL, której przewodniczył pan poseł Jan Rokita, do Departamentu Prokuratury Ministerstwa Sprawiedliwości spływały akta dotyczące zgonów księży katolickich i działaczy opozycyjnych, co do których podjęto podejrzenie, iż osoby te zostały pozbawione życia przez funkcjonariuszy resortu spraw wewnętrznych PRL. Z tych około 100 spraw w sumie większość kierowano do prokuratur wojewódzkich z określonymi wytycznymi po zbadaniu ich w departamencie. Głównie to wykonywał pan prokurator Józef Gurgul, który wykonał ogromną wówczas pracę, kierując tym na początku tym naszym zespołem. Był też jakiś rodzaj konsultacji, że potem jak te sprawy znalazły się w terenie, no,
Myśmy wiedzieli, że istnieje tam w Sejmie wskazano, zbadano i wskazano, tutaj potwierdzono, przysłano do wyjaśnienia, że to są sprawy bardzo specjalistyczne, te zbrodnie dokonywane przez SB. To nie było tak, że się idzie i ma się dowody. To były różne pozorowane sytuacje, pozorowane stany faktyczne, pobieżnie przeprowadzone oględziny zewnętrzne i wewnętrzne zwłok, fałszowanie końcowych wniosków, to były bardzo specyficzne sprawy. Jeżeli chodzi o możliwość jakiejś oceny, więc ta specjalizacja, ona powstawała, ona się rodziła wtedy na szczeblu Departamentu Prokuratury. Prokuratorzy z terenu, mając te sprawy, niektórzy z nich telefonowali, pytali. Pani prokurator Roszkowska, jak pamiętam nazwisko, z Torunia, która prowadziła słynne porwania toruńskie, praktycznie co tydzień była wtedy w departamencie, mając sprawę tych porwań, co się bardzo dobrze, ta sprawa dla prokuratora w sądzie potem się skończyła, nastąpiły skazania. Więc to było niezwykle istotne. Natomiast na szczeblu Departamentu Prokuratury doprowadzenia przez tą grupę prokuratorów postawiono sprawy zgonu księdza Zycha, zgonu Piotra Bartoszcze, pobicia ze skutkiem śmiertelnym Grzegorza Przemyka oraz właśnie sprawy ukierowania wykonaniem zabójstwa księdza Popiełuszki, którą mnie przydzielono do prowadzenia. I tak jak mówiłem, ten model ścigania uważam prawidłowy. Mało tego, uważam, że na miarę obecnych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych, instytucjonalnych, jakby do tego modelu należy powrócić, bo on jako jedyny gwarantuje scentralizowanie, skoncentrowanie materiału dowodowego, no i przede wszystkim tą specjalizację prowadzących tego typu postępowania, bo to nie da się ze sprawy gospodarczej przejść nagle na to, czy mając w referacie kilkanaście, czy nawet w niektórych sytuacjach jeszcze więcej spraw, nagle przejść do tak specjalistycznych, bardzo skomplikowanych zagadnień, które łączą nie tylko wątki prawne, ale również historyczne w sobie i znajomość wielu dziedzin archiwistyki, takich dziedzin specjalnych dla tej sprawy. Nie mówiąc już o znajomości tu szeregu publikacji, śledzenie na bieżąco tych spraw. Tego prokurator mający w referacie inne postępowania nie jest w stanie podołać. Dlatego ja bym sugerowałbym, wnioskował o powrót do modelu podobnego, modelu analogicznego, który mieliśmy wtedy. Tak powiem już tylko żartobliwie, mówiono, że wtedy jak w 90 roku, w przełomie grudnia, stycznia 90-91 zdecydowano o tym, że również sprawy księdza Zycha, Grzegorza Przemyka, Piotra Bartoszcze również idą sobie w teren, prokuratorzy odjeżdżają do domów. No ale co zrobić ze sprawą księdza Popiełuszki, bo tam jest dwóch aresztowanych, ciasto nie płatek. Tego nie da się tak od tak sobie. Poza tym no, państwo wiedzą, że no, przedłużenie aresztu tymczasowego przez sąd to łączy się zawsze z oceną zgromadzonych na danym etapie dowodów i jakimś prawdopodobieństwem dalszego rozwoju tej sprawy. Więc te oceny były cały czas bardzo pozytywne i ja powiem tylko, że no jako jedyne areszty w stosunku do Ciastronia i Płatka zostały utrzymane z 7 zatrzymanych w październiku, 8 października 90 roku generałów MSW, w tym Mirosława Mileskiego. Tych pozostałych 5 zatrzymano za sprawę żelazo. Ja tego nie prowadziłem, wykonywali dwaj inni zupełnie spoza naszej grupy prokuratorzy. I sąd wojewódzki ówczesny w Warszawie uchylił te areszty tymczasowe. I takie też były pogłoski, bo ciasto i płatek byli w następnej kolejności rozpoznawani, ich areszt, że to też upadnie.
Tymczasem nie. Nie wiem, czy to było zaskoczenie dla kogoś. No tak ja to troszkę po trosze odbierałem, bo co się stało? Wielka radość. No, są dowody, to są podstawy stosowania aresztu, no to jest areszt. A że to politycy, że to sprawa o takich konotacjach politycznych. Nie ma dla prokuratora sprawy politycznej, niepolitycznej. Dla prokuratora jest zawsze sprawa. Każde włamanie do gołębnika jest bardzo ważne. Dlatego do każdej sprawy trzeba mieć taki sam jeden stosunek. Zawsze musimy poznać prawdę najpierw, a potem zastosować przepisy prawa. I właśnie wtedy mówiono sobie tak, że ministrowi znudził się szczęk kajdanek w departamencie, no więc z tym trzeba już odjeżdżać i niech panowie sobie jadą do domów, natomiast sprawa księdza Popiełuszki zostaje. No byt tych spraw, które znalazły się w terenie, był łatwy do przewidzenia. One zostały dość, po pewnym czasie zostały dość szybko poumarzane, zakończone. Do tej pory są pretensje pokrzywdzonych, do tej pory są petycje, do tej pory są pisma. Tak jak rodzina pozbawionego życia w Stalowej Woli Zbigniewa Tokarczyka, do tej pory możemy w telewizji śledzić, jakie są z ich strony postulaty i protesty co do tego, jak tą sprawę prowadzono. Ale też miało to swój inny, bardzo poważny aspekt wtedy. Mianowicie poprzez przekazanie spraw w teren uniemożliwiano ściganie karne bezpośrednich współwykonawców i sprawców kierowniczych tych zbrodni, którzy w dużej tych przestępstw, tych co do których istniało podejrzenie, no, prowadziliśmy śledztwo, że tam udział w tych sprawach mieli właśnie funkcjonariusze wywodzący się z tak zwanej grupy D działającej w strukturach MSW oraz funkcjonariusze ze ścisłego kierownictwa tego resortu. Przekazanie tych spraw w teren praktycznie odcięło tą pępowinę, żeby można było ze szczebla centralnego kogokolwiek tutaj w ogóle poważnie zająć się nim. No, że przyjedzie prokurator z Legnicy wtedy i co będzie pana Kiszczaka przesłuchiwał. Już tak najprościej mówiąc. Właśnie do tego ścigania była, metodycznego i efektywnego ścigania, no była konieczna ta wyspecjalizowana grupa funkcjonująca na szczeblu centralnym. Po likwidacji tej grupy, wyspecjalizowanej grupy prokuratorów na szczeblu departamentu, już wtedy wiedziałem, czułem to, że jest tylko kwestią czasu, kiedy i na jakich zasadach na szczebel terenowy odesłana zostanie sprawa zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Kilkakrotnie publicznie deklarowałem w tamtym okresie, że śledztwo dotyczące księdza zakończę wtedy, kiedy do odpowiedzialności karnej zostaną pociągnięte wszystkie osoby, które współdziałały w dokonaniu tej zbrodni. I tutaj właśnie od lutego, jak pamiętam, z dniem 12 stycznia objął urząd ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, profesor Wiesław Chrzanowski. Już tak od lutego spotkałem się z wywieraniem na mnie nacisków ze strony kierownictwa Departamentu Prokuratury, którzy często podkreślali w pośpieszaniu mnie, w stawianiu terminów, w takim nękaniu pewnym, że działają z polecenia, w wykonaniu poleceń ministra Wiesława Chrzanowskiego. Prosili, abym zrezygnował z tak przyjętej taktyki postępowania, jaką przyjąłem. Powtarzano mi, że musiałbym mieć tak zwane 200% dowody, a ich nie mam.
że jest zbyt dużo wątpliwości, że chcę uderzyć zbyt poważne osobistości, dosłownie, i nie może być mowy o żadnym potknięciu. Były to opinie wyrażane właśnie przez tych moich ówczesnych służbowych przełożonych, którzy niestety nie znali materiałów tej sprawy. I miałem wrażenie nieodparte, że nie chodziło wcale o realizację celów śledztwa przy wydawaniu tych poleceń, lecz właśnie osiąganie określonych celów pozaprawnych i pozaprocesowych. Chodziło o powstrzymanie rozwoju śledztwa w kierunku gromadzenia dowodów dotyczących dalszych sprawców kierowniczych najwyżej postawionych w hierarchii partyjno-państwowej PRL. I tu mogę powiedzieć, jeszcze raz podkreślić to, że w tym najtrudniejszym okresie wywierania tych nacisków na nic dały się moje kilkukrotne rozmowy z prezydentem RP Lechem Wałęsą i działającym z jego upoważnienia ministrem Mieczysławem Wachowskim. Późniejsze wydarzenia uprzytomniły, jak bardzo myliłem się wtedy w moich oczekiwaniach, że mogę uzyskać tam pomoc. Ale ja byłem prokuratorem, ja nie byłem politykiem. Ja szukałem pomocy u mojego prezydenta. Skoro nigdzie, ja jestem sam, jestem praktycznie zostawiono bez ludzi, musiałem sobie ściągać z terenu prokuratorów sam, przemysłem swoim, w cudzysłowie, organizować tą grupę. Na szczęście policja funkcjonowała dobrze wtedy, bardzo dobrze. Tam było duże wsparcie. No ale prokuratorzy, no co? Także ja z ulicy poszedłem do pana prezydenta. Powiedziałem, byliśmy z funkcjonariuszem policji i UOP we trzech. I z ulicy powiedziałem, że idę do pana prezydenta w odwiedziny, proszę mnie wpuścić, pokazałem legitymację. A że on wcześniej do mnie 3 razy dzwonił, pytając się, jak idzie sprawa i że jemu nie chodzi o płotki, tylko o grube ryby, no to uznałem, że no jestem w jakiejś mierze upoważniony do tego, żeby na ten grunt bezpośredni nasze rozmowy telefoniczne przenieść. I teraz, proszę Państwa, przejdę do tych takich już, takich konkretnych rzeczy. W sierpniu 91 roku ówczesny zastępca dyrektora Departamentu Prokuratury przekazał mi polecenie ministra Wiesława Chrzanowskiego, że z akt śledztwa mam wyłączać materiały dotyczące generałów Ciastonia i Płatka oraz kierować do sądu akt oskarżenia wyłącznie przeciwko nim. Odpowiedziałem kategorycznie, że tego polecenia nie wykonam, gdyż to oznacza późniejsze uniewinnienie. Ja to jeszcze bardziej dosadnie określałem, bo to było rujnowanie naszej pracy, uniewinnienie tych generałów, jak również na uniemożliwienie postawienia zarzutów wyżej postawionym w hierarchii, ogólnie używając takiej formułki, partyjno-państwowej generałów. Jeszcze tego samego dnia przekazano mi polecenie stawienia się na naradę u ministra Chrzanowskiego, na której mam przedstawić ustalenia dowodowe uzasadniające postawienie zarzutów sprawstwa kierowniczego do zbrodni na księdzu Jerzym kolejnej osobie. Państwo się pewnie domyślają, której. W naradzie tej wzięli udział minister Wiesław Chrzanowski, dyrektor Departamentu Prokuratury dr Henryk Pracki, zastępca dyrektora Departamentu Prokuratury dr Kazimierz Krasny, wiceminister spraw wewnętrznych profesor Jan Widacki i naczelnik w Departamencie Prokuratury Sławomir Górnicki. Moja argumentacja podczas długich wywodów i przekonywania, odpowiedzi na przeróżne pytania, które do mnie zadawano w trakcie tej narady. Ta argumentacja na tyle przekonała profesora Wiesława Chrzanowskiego, że polecił on doktorowi Krasnemu zbadanie w przeciągu kilku dni
Czy przedstawione przeze mnie ustalenia sprawy faktycznie znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym? Czyli krótko, czy Witkowski ma rację? Po zbadaniu akt dr Kazimierz Krasny w całej rozciągłości zgodził się z moim stanowiskiem i potwierdził zasadność dalszego ukierunkowania postępowania, które przyjąłem. Minister Wiesław Szanowski, a był to już wrzesień 91 roku, osobiście złożył mi gratulacje wzorowego prowadzenia śledztwa. Jednocześnie prokurator generalny wystąpił do Sądu Najwyższego z wnioskiem o przedłużenie w stosunku do generałów Ciastonia i Płatka okresu tymczasowego aresztowania na dalszy czas powyżej roku. I Sąd Najwyższy wniosek ten uwzględnił. Jednak jeszcze tylko przez okres jednego miesiąca pozwolono mi realizować wraz z policjantami i funkcjonariuszami UOP ofensywny kierunek zaplanowanych czynności procesowych. Proszę Państwa, w tym okresie zatelefonował do mnie generał Czesław Kiszczak i tonem mniej więcej takim, jak mówi się, do podwładnego, powiedział, że jest potrzeba przeprowadzenia postępowania i skierowania aktu oskarżenia przeciwko Adamowi Pietruszce, który w trakcie wywiadu telewizyjnego naruszył dobra osobiste generała Kiszczaka. Oczywiście udzieliłem pouczenia, że nie widzę tu interesu społecznego w ściganiu z urzędu, dlatego jeżeli pan generał czuje się pokrzywdzony, to należy skierować prywatny akt oskarżenia. Samo w sobie było to zdarzenie, można powiedzieć, incydentalne. Niemniej zastanowiła mnie pewność siebie i ton, z jakim generał Kiszczak się do mnie zwrócił. Poczułem się tak, jakbym działał w jakimś nakreślonym przez niego schemacie czy układzie. Taka była psychologiczna wymowa tej sytuacji, której do końca życia nie zapomnę. W dniu 15 listopada 91 roku przedstawiłem w kierownictwie Departamentu Prokuratury szczegółowy aneks do planu śledztwa wyszczególniający zaplanowane czynności procesowe, w tym przedstawienie zarzutów ministrowi spraw wewnętrznych PRL. 3 dni później, w dniu 18 listopada 91 roku, w Departamencie Prokuratury stawił się do pracy nagle, nic wcześniej nikt o tym nie mówił, pan prokurator Jacek Szafnicki, delegowany z Prokuratury Wojewódzkiej w Łodzi. Na polecenie dyrektora Departamentu prokuratora Waldemara Smardzewskiego zmuszony zostałem do przekazania prokuratorowi Szafnickiemu 12 tomów akt śledztwa. W dniu 21 listopada przesłuchałem wraz z policjantami funkcjonariuszy Wojskowej Służby Wewnętrznej z Bydgoszczy, którzy w dniu 19 października 1984 roku brali udział w obserwacji na terenie Bydgoszczy dokonujących uprowadzenia śledztwa Piotrowskiego, Pękali i Chmielewskiego. Zeznania funkcjonariuszy WSW wymagały uzupełnienia, gdyż zataili oni istotne znane im fakty. W dniu 22 listopada, dzień później, już rano o godzinie 9, wspólnie z dowódcą grupy policyjnej, nieżyjącym już panem pułkownikiem Andrzejem Buczyńskim, powiadomiliśmy o tym szefa WSI, pana admirała Czesława Wawrzyniaka. Admirał Czesław Wawrzyniak zapewnił nas, że funkcjonariusze WSW przyjadą do Warszawy i tutaj zeznają przed nami pełną prawdę. Tego samego dnia, 2 godziny później, na godzinę 11 zostałem wezwany na naradę służbową zwołaną przez zastępcę prokuratora generalnego Stanisława Iwanickiego. W trakcie tej narady pan prokurator Jacek Szafnicki, ten, który 3 dni wcześniej przejął ode mnie 12 tomów akt, stwierdził, że zdążył przez ten czas zapoznać się z 5 tomami akt sprawy na 28 istniejących wówczas
I na tej podstawie uznaje, że zostały zebrane wystarczające dowody dla oskarżenia Ciastonia i Płatka za kierowanie wykonaniem zabójstwa księdza Popiełuszki. W związku z tym stawia on wniosek o wyłączenie akt w tej części i skierowanie do sądu aktu oskarżenia wyłącznie przeciwko Ciastoniowi i Płatkowi. Po raz kolejny sprzeciwiłem się temu, powtarzając, że taka decyzja oznacza porażkę prokuratora w sądzie, faktyczne unicestwienie tego postępowania. Nawet powiedziałem w jednym z udzielonych wywiadów, kompromitację prokuratury. Wtedy tak powiedział. Jest pan redaktor tutaj, który wtedy ten wywiad przeprowadzał na sali. Oczywiście prokurator Iwanicki poparł wniosek prokuratora Szafnickiego, co oznaczało ucięcie dalszej dyskusji. 4 dni później moje stanowisko przedstawiłem już oficjalnie na piśmie zastępcy prokuratora generalnego. I w dniu 3 grudnia 1991 roku tenże zastępca prokuratora generalnego, pan Stanisław Iwanicki, wręczył mi dekret delegujący mnie do wykonywania czynności służbowych w prokuraturze wojewódzkiej w Lublinie. Oficjalnym powodem oddelegowania, a faktycznie odsunięcia od sprawy księdza Popiełuszki, jak mi zakomunikowano, były moje wypowiedzi dla prasy i programu Pierwszego Polskiego Radia. Jednocześnie rzecznik prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości, pan sędzia Andrzej Cubała, przekazał mediom, że pomimo wyłączenia sprawy Ciastonia i Płatka śledztwo będzie kontynuowane i niewykluczone, że będą stawiane zarzuty dalszym osobom. Kontynuowanie śledztwa zapowiedział też prokurator Stanisław Iwanicki w wywiadzie dla Życia Warszawy z dnia 8 grudnia 1991 roku. W rzeczywistości niedługo potem sprawa księdza Popiełuszki została w zakresie pozostałym po wyłączeniu materiałów Ciastonia i Płatka, które trafiły potem do sądu. Te pozostałe materiały zostały przekazane do prokuratury wojewódzkiej w Warszawie i tam poszczególne jej wątki były sukcesywnie umarzane mniej więcej do połowy lat 90. w czasie, jak pamiętam. Czyli ten sam los spotkał, co te wszystkie inne sprawy, które były prowadzone przez specjalną grupę. I tak jak powiedziałem, było tylko kwestią czasu, kiedy, jaki sposób ten problem sprawy księdza Popiełuszki w departamencie zostanie rozwiązany, już całościowo zlikwidowana ta koncepcja ścigania. Minister Wiesław Chrzanowski w wywiadach udzielonych mediom w grudniu 1991 roku, a urząd ministra sprawował do dnia 23 grudnia 1991 roku, potwierdził, że to on osobiście podjął decyzję o odsunięciu mnie od sprawy księdza Popiełuszki. Nie zgodził się jednak na rozmowę ze mną, o którą kilkakrotnie wtedy zabiegałem. I może tutaj taki akcent osobisty. Pozwólcie mi państwo na to, bo to głęboko gdzieś siedzi w człowieku. Zabolało mnie to bardzo, bo miałem z nim dobre, ciepłe relacje. W bezpośrednim kontakcie był to dobry, kulturalny w obyciu człowiek. Jak tylko został ministrem, już w pierwszej rozmowie poprosił, żebym przychodził do jego gabinetu, kiedy zechcę. Żartobliwie odniósł się do terminu droga służbowa, której obowiązek dochowywania wskazałem. Powiedział, żebym na tę drogę służbową nie zwracał uwagi, tylko przychodził wprost do niego. Zaledwie około miesiąc przed odsunięciem mnie wysoko ocenił na podstawie sprawozdania doktora Krasnego wyniki mojej pracy. Co się zatem stało, że pan minister, a potem marszałek Sejmu RP, po upływie tego miesiąca odsunął mnie od dobrze prowadzonego śledztwa i mimo wcześniejszych zapewnień nie znalazł czasu nawet na chwilę rozmowy ze mną? Miałem okazję spotkać się z panem profesorem Wiesławem Chrzanowskim dopiero pod koniec lat 90., ale przy zupełnie innej już okazji i okolicznościach. Rozmawialiśmy tylko w obecności innych osób, nie w cztery oczy. Na temat sprawy księdza Popiełuszki pan profesor nie uznał za stosowne zainicjować, aby chociażby jednym słowem do tego nawiązać. Nie poprosił mnie o
jakąś chwilę dla tej sprawy. Niczego nie tłumaczył, nie powoływał. Choć musiał wiedzieć i czuć, bo dawałem temu wyraz w publicznych wypowiedziach, że wyrządził nie tylko tej sprawie, ale również mi osobiście i moim kolegom, funkcjonariuszom policji, ogromną, wielką krzywdę. Ja znamię noszę w swojej psychice tej krzywdy do dzisiaj, podobnie jak koledzy policjanci, którzy głęboko byli w sprawę księdza Popiełuszki zaangażowani. Prokurator to nie jest tylko maszyna, to jest też człowiek, który to wszystko przeżywa. I ta struktura psychiczna, ta osobowość, im jest wrażliwsza, tym lepsze są potem dokonania, tym więcej ustala, tym więcej rozumie z otaczającej go rzeczywistości, tym więcej ustala faktów, tym lepiej ocenia ludzi. Dopiero powstanie Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, która de facto rozpoczęła pracę we wrześniu 2000 roku, przywróciło nadzieję na powrót do sprawy kierowania zabójstwem błogosławionego dzisiaj księdza. Nie mogłem oczywiście w napływie kolejnej dawki entuzjazmu pomyśleć wtedy, dlaczego miałem się tego entuzjazmu wtedy obawiać. Wolna Polska, powstaje Instytut Pamięci Narodowej, prokurator z pełnymi uprawnieniami procesowymi, nie tak jak wtedy, tylko do jakiejś urzędniczej pracy, ale wszędzie. Cały kodeks postępowania karnego w jego dyspozycji. Nie mogłem przewidzieć, że może to się skończyć podobnym, a może nawet gorszym horrorem i przeżywaniem kolejnych bolesnych zawodów, przyjaźni z bardzo nobliwymi i szlachetnymi osobistościami na szczytach władzy III RP. Proszę Państwa, z dniem 15 sierpnia 2015 roku przeszedłem w stan spoczynku, wcześniej, korzystając z przysługujących uprawnień, wcześniej o 3 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Z dniem 4 marca 2016 roku, czyli z dniem wejściem w życie ustawy Prawo o prokuraturze i przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze, na podstawie artykułu 47, paragraf 1 przepisów wprowadzających Prawo o prokuraturze, zwróciłem się do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego z wnioskiem o przywrócenie mnie do służby. W krótkim uzasadnieniu wskazałem, że powstały uwarunkowania do efektywnego prowadzenia postępowań przez prokuratora, co zawsze było moim, przede wszystkim moim podstawowym zainteresowaniem. Dziękuję bardzo. Niech te oklaski będą podziękowaniem, skromnym podziękowaniem za wszystko, co zrobił pan prokurator Andrzej Witkowski. Myślę, że teraz będziemy śledzili ze szczególną uwagą, bowiem ta sprawa, czy prokurator Witkowski będzie nadal prowadził to śledztwo oraz czy sprawa księdza Jerzego Popiełuszki będzie wyjaśniona, to dla mnie papierek lakmusowy, czy żyjemy w wolnym naprawdę kraju, czy w atrapie o nazwie PRL-BIS. Oddaję głos. Oddaję głos Kornelowi Morawieckiemu. Zło stanu wojennego i lat 80. symbolizuje to morderstwo księdza Jerzego. I tak trochę w tym kierunku idąc, można powiedzieć, że fałsz lat
90. i teraz tych ostatnich lat XXI wieku, fałsz tych lat symbolizuje niewyjaśnienie tego morderstwa. I to może symbolizuje nawet bardziej niż sprawa Bolka, którą rozpala teraz ten ostatni czas, bo od postępowań władców czy od ocen władców i polityków ważniejsza jest dla trwania narodu prawda o świętych i o męczennikach. Dlatego to jest naprawdę bardzo ważna rzecz, którą tutaj przychodzimy do Państwa. Ja przeczytam taki koniec, fragment takiego apelu o prawdę, który razem z moim przyjacielem Piotrem wystosowaliśmy do władz, obecnych władz Polski. Dobrze? Proszę posłuchać łaskawie. Jest tak. Mamy nowe demokratyczne władze, prezydenta, parlament, rząd, ministra sprawiedliwości. Domagamy się podjęcia odpowiednich czynności prawnych. Oczekujemy wysiłku w rozświetleniu tajemnic, które obciążają naszą najnowszą historię. To obowiązek polskiej wolności. Wołamy o prawdę. To tam 2 miesiące wcześniej napisaliśmy, mniej więcej 1,5 miesiąca wcześniej taki. I z tym udamy się też do, postaramy się udać do pana ministra Zbigniewa Ziobry. No to jest taka nasza uwaga. Dziękujemy tu jeszcze Państwu za tą uwagę, za panu prokuratorowi, za te lata starań o wyjaśnienie tej absolutnie symbolicznej śmierci. No, w cieniu tej śmierci, znaczy w jakimś sensie takim przedłużeniem tego, też trzeba powiedzieć o tych trzech księżach zabitych podczas, czy w okresie ogólno tej transformacji naszej okrągłostołu, o księdzu Stefanie Niedzielaku, księdzu Stanisławie Suchowolcu i księdzu Sylwestrze Zychu, prawda, którzy też wtedy zginęli. I o tym te śmierci też wymagają, też prawdy wymagają, też wołają o prawdę. Bardzo dziękuję Państwu. Proszę Państwa, zanim oddam głos księdzu Stanisławowi, świadkowi niejako życia księdza Jerzego Popiełuszki, poproszę o złożenie świadectwa, takiej prawdy, o tym, co działo się w pierwszym departamencie MSW. Poproszę pana pułkownika Wrońskiego, żeby opowiedział, w jaki sposób dowiedział się o tej sprawie. Myślę, że to jest bardzo ważne świadectwo, bo nie zapominajmy, że ksiądz Jerzy został uprowadzony 19 w piątek, a pan Wroński, Piotr Wroński, opowie nam, co się działo rankiem w poniedziałek. Ja wolę postać zawsze. Tak, ja wolę stać. Aha, dobrze. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór. Ja dziękuję za możliwość po raz kolejny, po raz drugi powiedzenia tego tutaj, ale zacznę od końca. Kiedy 3 czy 4 lata temu nawet wpadła mi do głowy pomysł napisania książki poświęconej, oczywiście powieści poświęconej tej zbrodni, zacząłem przeglądać internet, zbierać wszystko to, co jest dostępne i wszystko to, co zawarłem w książce częściowo jest po prostu, ja jestem oficerem operacyjnym, nie prawnikiem. Byłem, znaczy się, przez wiele lat, przez 30 lat prawie i jest to coś w rodzaju hipotezy operacyjnej. Teraz słuchając pana prokuratora, widzę, że miałem jednak trochę racji, uważając, iż jest to
że była ta zbrodnia dokonana w interesie ówczesnej władzy, żadnych twardogłowych, że stał za tym Czesław Kiszczak, Jaruzelski, że ta zbrodnia, którą nazwamy mordem założycielskim, spiskiem założycielskim, doprowadziła do sytuacji takiej, jaką mamy właściwie teraz, to co Państwo mówili o PRL, BIS czy III RP. Później pracując przez 20 parę lat, pracując w służbach tej niby wolnej Polski w kontrwywiadzie, w wywiadzie, byłem zawsze zdziwiony, że nikt tej sprawy nie podejmuje żadnego wątku kontrwywiadowczego, bo tutaj, panie prokuratorze, jeszcze trzeba rozpatrzeć poza czysto kryminalnym, prawniczym wątkiem, wątek kontrwywiadowczy, dlatego że ja cały czas uważam, że my jako Polacy nie bylibyśmy w stanie, przynajmniej ja byłem młody, ja pracowałem dopiero wtedy niecałe 2 lata, z czego rok byłem w szkole i dla mnie to była nowość. No ale przejdę teraz do 1984 roku. Jak już Państwo wiedzą, ja pracowałem tak jakby na 2 etatach, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ miałem jednocześnie praktyki kontrwywiadzie, a pracowałem w Departamencie Pierwszym w 11. I nigdy nie byłem członkiem Kościoła, nie jestem członkiem Kościoła katolickiego. Ja nawet nie wiedziałem, że istnieje taka osoba jak ksiądz Popiełuszko, że nie wiedzieliśmy, nie, nawet ja miałem inne zadania. W ogóle moja praca nie dotyczyła w ogóle spraw związanych z Kościołem, raczej z zagranicą, to zupełnie inną, w drugą stronę. No i w piątek księdza Popiełuszkę porwano w piątek, to był piątek o 22, prawda? Jak pamiętam, w sobotę rano, w sobotę po południu, bo były chyba pierwsze komunikaty w radiu czy w tej telewizji, że porwano znanego warszawskiego księdza, ale to bez żadnych szczegółów. W niedzielę już pojawiło się inicjał, że porwano księdza Jerzego P. i tak dalej, i tak dalej. I w poniedziałek rano przyszedłem do pracy, normalnie jak tam do siebie, no i mój ówczesny naczelnik, też już nieżyjący, zmarł zdaje się miesiąc temu, Henryk Bosak, zwołał nagłe zebranie. I proszę Państwa, i w ten poniedziałek powiedział nam, że porwano warszawskiego księdza Jerzego Popiełuszkę. Zrobiłoby to 3 oficerów Departamentu IV. Wymienił nawet nazwisko Piotrowskiego i chyba też pozostałe nazwiska. I jest to cios wymierzony w politykę porozumienia generała Jaruzelskiego i generała Kiszczaka. Od razu narracja. A proszę Państwa, weźcie pod uwagę, że dopiero w telewizja podała dopiero Grzegorz P., gdzieś w okolicach wtorku albo środy, w środę chyba dopiero. Ja poszedłem na górę do kontrwywiadu i tam nic nie wiedziano na ten temat. Nas proszono również o to, byśmy siedzieli cicho. Oczywiście to jest, proszę Państwa, moje świadectwo w tym momencie, ponieważ muszę Państwu powiedzieć, że dla mnie jest zaskakujący cały czas, tu panie prokuratorze, ja to nazywam po sobie taką nośność operacyjną tej sprawy, dlatego że po wydaniu tej książki, i po pierwszym wywiadzie, którego udzieliłem w Rzeczpospolitej i gdzie mówiłem również o tym, ja nagle zacząłem dotrzymywać przez Facebook, przez różne dziwne rzeczy. Na przykład ktoś wymienił wszystkich moich kolegów, którzy zginęli po 90 roku, łącznie z moim szwagrem, dużo młodszym ode mnie, chłopak po 90 roku. Ktoś na przykład ostrzegał mnie, żebym uważał na siebie, na rodzinę, bo co mnie może spotkać, wymieniając dokładnie, co mnie może spotkać, jak mogą przyjechać i tak dalej. Jestem zaskoczony zresztą, że po 90 roku nie podjęto właśnie tego, jeszcze raz powtórzę, tych działań kontrwywiadowczych. Bo wielu ludzi w tym wydziale wtedy, w którym byłem, to byli ludzie mniej więcej w moim wieku, ja wtedy miałem 25-26 lat, może trochę starsi, stażem to i tak dalej. I też nam się nie mieściło, części z nich, tych bardziej normalnych, nie mieściło się w to głowie. Ja cały czas uważam, że za tym stało KGB, że ta cała grupa D, o której się mówi, że to byli Rosjanie, że to było w interesie ówczesnych władz. Jeszcze raz to publicznie powtórzę, że to było w interesie grupy Jaruzelskiego i Kiszczaka. Proszę zauważyć, że 2 miesiące mniej więcej potem Urban po raz pierwszy użył sformułowania konstruktywna opozycja.
Wtedy okazało się, że istnieje konstruktywna opozycja i istnieje niekonstruktywna opozycja. No więc to jest samo zaprzeczenie opozycji chyba w ogóle jest w tym układzie. Ale tak to było. Język jest bardzo ważny w tych sprawach. Ja cały czas zresztą pracowałem, jestem sam językoznawcą, pracowałem z językiem i wiem, jaką wagę mają tego typu słowa. Mam nadzieję, panie prokuratorze, że rzeczywiście zostanie powołany, bo jedyną szansą jest rzeczywiście powołanie jednego zespołu, który nie patrząc na różnego rodzaju zawirowania i tak dalej, będzie potrafił to wykonać. Ale też trzeba, jeszcze raz powtórzę, jak mantrę, no powtarzał wątek kontrwywiadowczy, a to musi robić już kontrwywiad. Dziękuję państwu bardzo. Jeszcze tutaj oddajemy głos. Właśnie przecież ważne jest, żeby wiedzieć, czy to był mord, że to była samowola kilku funkcjonariuszy, czy jakiś plan, czy jakiś zamiar, prawda, głębszy całego ustroju, transformacji polskiej. To jest strasznie ważne, żeby to wiedzieć. Dlatego ta praca prokuratora, pana prokuratora jest dla nas bezcenna i bardzo prosimy o kontynuację tego, a nawet więcej, no niezależnie od tego, jak te losy się dalej potoczą, to pana prokuratora też prosimy o to, żeby wszystko nam kiedyś powiedział, co na ten temat wie. Dobrze? No bardzo pana prokuratora prosimy, bo to jest też dla nas potrzebne. To jest potrzebne też bardzo. Znaczy, ja wiem, że teraz ważniejsze jest może to, żeby spokojnie dochodzić do tej prawdy, bo może jest pierwszy raz okazja taka, żeby to zrobić. Ja się zdradzę państwu takim moim też inicjatywą w tym kierunku pewną. Jak mój kolega z konspiracji Grzegorz Schetyna został ministrem spraw wewnętrznych, to ja poszedłem do niego i powiedziałem: Grzesiek, mówię, no ja właściwie nic od ciebie nie chcę, ale proszę cię, prosimy, żebyś spróbował wyjaśnić tę sprawę mordu księdza Jerzego, tak? Bo to jest. I wtedy Grzegorz powiedział, że no, mniej więcej tak mi duch odpowiedział, że to będzie bardzo trudne, bo to powinno być wyjaśniane bardziej wcześniej jeszcze i tak dalej. Coś w tym takim duchu, no ale jak wiemy, to nic się w tym dalej nie posunęło za czasów tych, kiedy był ministrem spraw wewnętrznych, no potem przestał być. No to taka uwaga moja. Ja jeszcze też tak chciałem państwu powiedzieć, że mam taki udział u zarania troszeczkę tej sprawy, bo jak ja zobaczyłem tuż po mordzie taka była fotografia zwłok księdza Jerzego wyciągniętych z wody i tam były wtedy ręce widoczne na tej fotografii i te ręce były takie zmaltretowane. Ja wtedy w podziemiu będąc napisałem taki artykuł redakcyjny w Solidarności Walczącej, że to nie było, że to pewno nie było tak jak ci panowie Piotrowski i koledzy nam to tłumaczą, że to tego dnia, że to było pewno jakoś inaczej, że nie wiemy jak, ale te zmaltretowane ręce wskazują na co innego. No tak, taka jest to świadectwo w odpowiednim tam numerze Solidarności Walczącej z 1984 roku. Także tym bardziej jakby tak no, czuję się w obowiązku też tak tutaj jakby uczestniczyć w tym i bardzo dziękuję tu tobie Piotr i panu prokuratorowi, że mogę tutaj z państwem rozmawiać na ten temat. Bardzo dziękuję. Proszę państwa, tutaj parę miesięcy temu, było to w październiku, spotkaliśmy się i wystąpiliśmy z listem otwartym do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o odtajnienie zbiorów tajnych i zbioru zastrzeżonego w IPN. Wtedy nie mógł być Antoni Macierewicz, przysłał list, który tutaj odczytałem państwu. Minęły długie miesiące, aż 10 dni temu otrzymałem list z Kancelarii Prezydenta Rzeczpospolitej.
I to wyglądało tak, wybaczcie Państwu, że posłużę się przenośnią. Tak jak gdybym ja pisał do szefa wielkiego hotelu, a odpowiedziała mi babcia klozetowa, starsza specjalistka do jakichś tam spraw. Tak jak ja bym pisał, tu Państwo, wielu z Was podpisywało się pod tym listem. Myśmy to dostarczyli, mamy prezentatę, 29 października. Dostarczył osobiście jeden z autorów książki Konfidenci. Otrzymaliśmy dopiero bardzo pokrętny list po 3 miesiącach, usprawiedliwiający, że biuro jest zawalone robotą, że jest bardzo trudno, żeby odpowiedzieć i tak dalej, i radzący mnie, żebym poszedł do budynku Rady Ministrów i tam interweniował, bo oni może coś więcej zrobią. Do tego się sprowadza mniej więcej. Także to wszystko, proszę Państwa, nie nastraja mnie optymistycznie. I jeszcze raz dlatego mówię, sprawa księdza Jerzego jest testem dla Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, dla Rady Ministrów i wszystkich ludzi, którym ta sprawa jest droga, albowiem nie można żyć w kłamstwie i należy z tym skończyć, jeżeli to ma się nazywać Wolna Rzeczpospolita Polska. Ja wiem, ja wiem. I na koniec chciałbym bardzo, żebyśmy posłuchali jeszcze raz refleksji księdza Stanisława Małkowskiego, świadka tamtej epoki, który widział to wszystko, przeżywał i co myśli dzisiaj. Bardzo proszę, księże Stanisławie. Gdy przywieziono do kościoła świętego Stanisława Kostki w Warszawie ciało księdza Jerzego, już ubrane w strój liturgiczny, widziałem jego twarz i widziałem jego ręce i zwróciłem uwagę, że ręce miały ślady tortur. Jego palce były zgniatane, były ubytki ciała na palcach księdza Jerzego i nabrałem wtedy przekonania, że wersja, która potem została utrwalona w czasie procesu toruńskiego, iż księdza Jerzego porwali, zamęczyli ci sami funkcjonariusze, jest nieprawdziwa i byłem również przekonany, że ksiądz Jerzy, znosząc tortury i świadomy, iż będzie zabity, potwierdził swoją postawą, którą określono jako, Kościół określił jako męczeństwo, to co głosił. Swoją wcześniejszą postawą kapłańską i z odniesieniem Pisma Świętego Nauki Społecznej Kościoła do spraw społecznych i publicznych wyraził pragnienie, albo aby to, co zawarł ksiądz prymas Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński w rocie ślubów jasnogórskich, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Oddał więc swoje życie za wiarę i to zostało potwierdzone w trakcie procesu beatyfikacyjnego. Natomiast ci, którzy zamęczyli, zamordowali księdza Jerzego, swoją postawą wyrazili sprzeciw nie wobec księdza, tylko wobec tego, co ten ksiądz czynił, mówił i wobec tej wspólnoty, którą gromadził. Wspólnoty wiary, odwagi, prawdy, która daje wolność. Wielu świadków, wielu uczestników mszy świętych za ojczyznę mówiło, tutaj jesteśmy wolni.
No to jaką mocą? Mocą prawdy. A kto tę prawdę głosił? Błogosławiony męczennik ksiądz Jerzy. A tę prawdę zawartą w Słowie Bożym i w nauce Kościoła do jakich spraw odnosił? Do spraw społecznych, publicznych i politycznych. W imię jakiej władzy? W imię władzy Chrystusa Króla. Chrystusa Króla Polski. Czyli jest on w moim przekonaniu, ksiądz Jerzy z nieba, orędownikiem tego, czemu się wielu ludzi w Polsce sprzeciwia, nie wyłączając niektórych hierarchów. Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Taki jest sens jego nauczania, orędzia zawartego słowa, które publicznie wobec tłumów wypowiadał. I krótko po porwaniu księdza Jerzego nabrałem przekonania, że on nie wróci do Stanisława Kostki i że zostanie zabity. Co tę świadomość przyjąłem i z bólem, i z żalem, ale i z takim wewnętrznym spokojem, widząc w tym ofiarę męczeńską. Gdy wymiar polityczny zamęczenia księdza Jerzego wydawał się stać na przeszkodzie procesowi beatyfikacyjnemu, a obecnie procesowi kanonizacyjnemu księdza Jerzego jako męczennika, odezwały się głosy duchownych. W czasie procesu beatyfikacyjnego sprawy nie należy ruszać, wyjaśniać, drążyć, badać, bo to zaszkodzi beatyfikacji księdza Jerzego. I podobne głosy odzywają się teraz. Jeżeli chcecie proces kontynuować, to poczekajmy, aż się dokona kanonizacja, a potem róbcie, co chcecie. Skąd się te głosy biorą, i to ze strony duchownych? Stąd, iż wyjaśnienie mordu dokonanego na księdzu Jerzym naruszałoby pewien, no, tak zwany święty spokój, powiedzmy pewien ład polityczny, którego elementem jest porozumienie obu władz. My nie ruszamy waszych, wy nie ruszajcie naszych. Wy pozwólcie księżom w pewnym zakresie działać, a my wam pozwalamy również w pewnym zakresie działać, także wtedy, gdy ta działalność jest obiektywnie biorąc dla Polski szkodliwa. Dlatego mord na księdzu Jerzym nazywa się słusznie, i tak publicznie mówi w swoich książkach, pisze redaktor śledczy Wojciech Sumliński, i tak pisze również Aleksander Ścios, jest to pseudonim, nazywa się mordem założycielskim III RP jako PRL bis. Czyli wyjaśnieniem motywów, sposobu przeprowadzenia zbrodni i celów, po co i dlaczego. Dlaczego i po co tej zbrodni dokonano. I czy te cele zostały zmodyfikowane, czy nie, i w wyniku jakich działań, jakich porozumień. Jest to sprawa kluczowa dla wyjaśnienia tego zakłamania, w jakim Polska jeszcze trwa. Gdy próbowałem dostać się do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prosząc go o rozmowę właśnie na temat mordu dokonanego na księdzu Jerzym i procesu, który, no, w tej chwili jest zamrażarce, ale gdyby wrócił pan prokurator Andrzej Witkowski, jest szansa, aby ten mord został wyjaśniony. Nie tylko gdy chodzi o odpowiedzialność sprawców i mocodawców tego mordu, ale również gdy chodzi o motywy, cele, no i sposób przeprowadzenia przez drugą ekipę, której pierwsza ekipa przekazała księdza Jerzego, który został zamęczony 25 października, a nie w nocy z 19 na 20 października 1984 roku. Wtedy osoba, która odebrała mój telefon, no, po wielokrotnie długotrwałych próbach do dzwonienia się z jakiegoś biura,
przy panu prezydencie, odpowiedziała, że to nie jest sprawa prezydenta, to jest sprawa prokuratury. Czyli miałbym się zwrócić do pana Seremeta, powiedzmy, ale do kogoś innego, po to, żeby tę sprawę podjął, a wiadomo, jak prokuratura tę sprawę w tej chwili prowadzi, no bo sprawa niby trwa, ale nic się nie robi w celu wyjaśnienia tej zbrodni. Gdy potem przekazałem list, na list nie dostałem odpowiedzi. Obawiam się, że są czynniki kościelne, które mają tak znaczący wpływ na czynniki polityczne, iż po to, żeby nie narażać się już nie tylko ojcu Gabrielowi, on przecież nie w swoim imieniu wystąpił 2 lutego w domu Amicus św. Stanisława Kostki przeciwko procesowi, który miałby na celu wyjaśnienie mordu dokonanego na księdzu Jerzym. Obawiam się, że pewne kościelne czynniki, nieoficjalnie działając, mogą się przyczynić do porażki, oby ona nie nastąpiła, oby ta współpraca, powiedzmy, czynnika politycznego, państwowego z czynnikiem kościelnym, który też jest w pewnej mierze zainteresowany w politycznym spokoju, zwanym świętym spokojem zresztą, chociaż to słowo święte trzeba wziąć w cudzysłów. Dlatego duże trudności nas w tej chwili czekają, ale zdarzają się i cuda. Zdarzały się w przeszłości, a nawet całkiem niedawno na Węgrzech, cuda różańcowe. No jest skuteczność krucjaty różańcowej za ojczyznę, jeżeli ona jest podjęta w odpowiednim wymiarze. I wszystkie doświadczenia krucjat różańcowych od XIII wieku aż po IX krucjatę węgierską mówią, że słabsi po stronie dobra mogą odnieść zwycięstwo nad silniejszymi po stronie zła. Gdziekolwiek ci silniejsi po stronie zła się lokują i w imię jakiejś pseudoracji występują przeciwko prawdzie. No a tymczasem wiemy, kto powiedział: jako moi uczniowie poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Kłamstwo zniewala, prawda wyzwala. Czyli tak jak ksiądz Jerzy głosił prawdę w odniesieniu do ówczesnej sytuacji stanu wojennego i Solidarności i spraw społecznych, publicznych w naszej ojczyźnie, tak i teraz trzeba to świadectwo prawdzie dać wobec tej dzisiejszej Polski, która wciąż jeszcze jest jakąś kontynuacją PRL-u, chociaż pewne próby są podejmowane, aby nią nie była, aby osiągnęła upragnioną wolność, ale właśnie wolności bez prawdy osiągnąć się nie da. Dziękuję. Proszę Państwa, bardzo dziękujemy tutaj jednemu z najważniejszych świadków tamtych czasów i pewnemu autorytetowi, księdzu Małkowskiemu, za to podsumowanie. Ja miałem identyczne wrażenia już w roku 85, kiedy dostałem te posłania nieoficjalne z kręgów kurii, żebym tej książki nie wydawał. I dzisiaj odnoszę wrażenie, że są kręgi ludzi zainteresowanych, którzy w jakiś fałszywy sposób interpretują, że nie należy ujawnić prawdy, bo ona może zakłócić jakieś interesy. I tak jest, proszę Państwa. I na koniec chciałbym, jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to proszę o bardzo krótkie pytania, a nie stwierdzenia. Ja oczywiście do pana prokuratora z tym, o czym wspominałem przed spotkaniem. Dziwna zbieżność pewnego procesu psychicznego u marszałka Chrzanowskiego zbiegła mi się z procesem Anity Gargas,
która, tak jak pan prokurator powiedział, była z panem też zaprzyjaźniona, podobnie jak marszałek Chrzanowski, robiła z panem liczne wywiady. A jak w czasie realizacji filmu o trucicielce Anny Walentynowicz zrobiłem z panem prokuratorem wywiad, Anita Gargas, który ten film zamówiła, odrzuciła i powiedziała, że to przez to, że pan został odsunięty od sprawy księdza Jerzego. Jakby pan zinterpretował te jej też zmianę stanowiska, bo ona wręcz z jakąś taką nagle wrogością powiedziała o tym, żebym pana wyciął z filmu. Dlaczego? Jak pan myśli? Ja po raz pierwszy dowiaduję się cały czas, pozostaję cały czas od czasu, kiedy pani redaktor przeprowadzała ze mną taki długi wywiad, chyba w 1994 roku to było, na ten temat, na temat tej sprawy. Później też się kontaktowała ze mną, chyba jak pisała, ja nie pamiętam, w tym sławetnym tygodniku Ozon, ale chyba właśnie tam też były jej teksty, więc mieliśmy jakiś kontakt ze sobą i ja absolutnie nigdy nie odniosłem jakiegoś wrażenia, że może być coś źle. No, dopiero właśnie od pana się o tym dowiaduję. Ja myślę, że jak porozmawiamy sobie z panią redaktor, może będzie ku temu okazja, to jeżeli ja bym od niej usłyszał konkretne jakieś zarzuty, to bym się po prostu do nich odniósł wtedy, no bo tak trudno jest mi, ja jako prokurator no, cały czas jestem narażony i prowadziłem śledztwo przeciwko całe życie, byłem na pierwszej linii frontu, można powiedzieć, zawodowej i przestępczość zorganizowana, wyspecjalizowałem się w sprawach o zabójstwa, o takich skomplikowanych stanach faktycznych i dlatego też między innymi znalazłem się w 90 roku na tej sprawie, wybrano mnie z prokuratorów, którzy tam liczne były kandydatury, były rozpatrywane przez kierownictwo departamentu, mnie wybrano, więc ja z przestępców zwykle takie zarzuty to były osoby niezadowolone z powodu moich decyzji procesowych, z powodu wieloletnich kar więzienia, na które byli skazywani. Jakimi epitetami, to już ja nie chcę o tym mówić, mnie wyzywano, bo na to zebrano tam w jednej ze spraw, może państwo pamiętają, w latach 90. był taki słynny międzynarodowy przestępca, jeżeli można powiedzieć, użyć słowa słynny, Robert Kwiek, pseudonim Ciolo. To że on w tej chwili odbywa dożywocie, że pięciokrotnie zresztą orzeczono karę dożywotniego pozbawienia wolności, to jest też wynik mojej pracy z lat 90. grupy śledczej, którą ja kierowałem. Również przy współpracy policji i prokuratury z Niemiec, z Belgii. Więc ja jestem przyzwyczajony do tego, że jestem ze wszystkich stron atakowany. Przy okazji sprawy księdza Popiełuszki to jest szczególna sytuacja, że te ataki następują. One mają podłoże, którego ja po prostu nie rozumiem, bo jestem przyzwyczajony do rozmawiania o faktach. Konkretna przyczyna, skutek i możemy wtedy rozpatrywać. Natomiast jak się coś bierze z powietrza, nie wiadomo skąd, to mnie jest bardzo trudno się odnosić. Dlatego jak pani redaktor by przedstawiła mi, jakie są z jej strony uwagi, to ja będę mógł się wtedy odnieść. Mam nadzieję, że sobie to wyjaśnimy. Dziękuję za możliwość zadania pytania, ale to pana stwierdzenie na samym początku bardzo mnie zainteresowało i chciałbym, żeby w jakiś sposób można było to dokładniej wytłumaczyć. To, że Jan Paweł II nie odpowiedział panu
w miejscu, do którego Pan przyszedł i zadał to pytanie, a wysłał kogoś, kto Panu przekazał bez informacji, jest dla mnie wyjątkowo znacząca i chciałbym, żeby jednocześnie ksiądz, jeśli mógłby coś na ten temat powiedzieć, dlaczego Jan Paweł II nie chciał na ten temat mówić wyraźnie i otwarcie z Panem. Może ja odpowiem, a nie. Proszę Pana, była to epoka, musi Pan wiedzieć, że ja byłem wrogiem Polski Ludowej. Być może Ojciec Święty uznał, że taki sposób przekazania mi tej informacji będzie najsłuszniejszy. Ja tak przypuszczam. Myślę, że proszę Państwa, ja jedno chciałbym zachęcić tu obecnych, żebyście Państwo zapoznali się z tymi zapiskami księdza Jerzego Popiełuszki. Jest tutaj ksiądz Małkowski, który myślę, że nie będzie mieć nic przeciwko temu, żeby dedykować Państwu te zapiski błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękuję bardzo. Jeszcze ostatnie pytanie do Pana prokuratora. Czy kiedykolwiek rozmawiał Pan z Panem Zbigniewem Ziobro na temat tej sprawy? Czy kiedykolwiek rozmawiał? Przepraszam, jeszcze panem, ja przyjąłem taką, no nie sposób było nie rozmawiać z ministrami, prokuratorami generalnymi, którzy byli później, po odsunięciu mnie, walcząc o to, żeby po prostu wrócić. Ja praktycznie rozmawiałem z każdym, bądź nawiązywałem korespondencyjny kontakt, tak jak w przypadku pana ministra, prokuratora generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego. Natomiast nie rozmawiałem tylko z jednym. Nie rozmawiałem z panem ministrem Krzysztofem Kwiatkowskim. Uznałem, że to już po wcześniejszych doświadczeniach z panem ministrem Czumą, który bardzo długo ze mną rozmawiał i to się właściwie sprowadziło tylko do jakiejś relacji udzielonej mu i do jego wiedzy, żadnych konkretnych działań nie przedsiębrano wtedy. Uważałem, że no to ugrupowanie polityczne po prostu nie jest zainteresowane zupełnie w tym, żeby przedstawiciele tego ugrupowania nie są tą sprawą zainteresowani, więc to byłaby strata czasu według mnie. Ostatni raz rozmawiałem z prokuratorem, mając wielką nadzieję, z prokuratorem Seremetem, jako prokuratorem generalnym w październiku 2010 roku. Też była długa rozmowa. Ale tam nie było mowy o tym, żeby tu przywrócić mnie w tej sprawie, nadać jakiś bieg. Natomiast z panem ministrem Zbigniewem Ziobro rozmawialiśmy w 2005 roku po objęciu przez niego urzędu ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego. No i ta rozmowa się zakończyła w taki sposób, że pan prokurator generalny mnie wówczas zapewnił, że zostanie zwołana narada po południu, w godzinach takich, gdzie by można było już bez obciążenia codziennymi sprawami w ministerstwie spokojnie na ten temat porozmawiać. Mieli w tej naradzie wziąć inni prokuratorzy. No i ja uzyskałem zapewnienie, że będę oddelegowany służbowo z mojej macierzystej jednostki prokuratury do wzięcia udziału w tej naradzie. Także to było takie konstruktywne z jego strony, natomiast potem do tego nie doszło do skutku. Nastąpiła zmiana władzy, zmiana obozu rządzącego i to po prostu nie doszło do skutku, to spotkanie. W każdym bądź razie było to otwarcie z jego strony wtedy na to, żeby dalej rozmawiać, żeby znaleźć jakieś wyjście z tej sytuacji, którą przedstawiłem. Tyle mogę powiedzieć. Nazywam się Wojciech Stańczak, mam takie pytanie. Tu do księdza mam jedno. Chciałem księdza pocieszyć, bo przecież pamiętamy, że ksiądz prymas Józef Glemb uciął wszelkie te spekulacje, a co będzie z beatyfikacją i tak dalej, powiedział, trzeba szukać prawdy. Nie wiem, czy ksiądz pamięta.
U mnie w Józefowie, tam gdzie mieszkam, jest proboszczem ksiądz Kazimierz Gniedziejko, brat cioteczny księdza Jurka. I on wtedy strasznie panikował. Co, niech się nic nie ukazuje, nic nie róbmy. Ale kiedy ksiądz prymas autorytatywnie się wypowiedział, to tak widziałem, że z niego opadło. No dobrze, to szukaj. Mówił, że był na tych procesach toruńskich, mówił, że te zeznania tych bandytów z UB ociekały kłamstwa, prawda? Mam do pana prokuratora jeszcze ostatni, już kończę. Kiedyś taki był wieczór z Agnieszką Holland, i wszyscy je się podlizywali. Ja wstałem i powiedziałem: Pani Agnieszka, jak to jest? Jak znałem księdza Jurka i pani film się kończy tak, że Piotrowski staje na baczność w więzieniu chyba przed sowieckim generałem, prawda? I ten mu gwarantuje bezpieczeństwo. Pani Agnieszko, czy pani miała do tego jakąś dokumentację? No i widziałem, że ona się spłoszyła, to tutaj podpowiedziałem rozwiązanie. Czy to była pani wizja artystyczna? Oczywiście moja wizja artystyczna, prawda? Dokumentacji żadnej nie miałem, ale może to też jest jakiś trop. Dziękuję. Czy ksiądz chce coś jeszcze powiedzieć? Czy ksiądz chce jeszcze coś odpowiedzieć? Czy ksiądz? Dobrze. Ksiądz prymas Józef Glemp zmienił zdanie, gdy chodzi o księdza Jerzego i jego męczeństwo. Jego postawa początkowo była taka, jak dał temu świadectwo pan prokurator Andrzej Witkowski. Później stopniowo zdanie zmienił. Dokonał pewnego aktu spowiedzi, przyznania się do winy, gdy chodzi o księdza Jerzego w sposób publiczny i uroczysty. Może to przyznanie się akurat nie dotyczyło spraw najistotniejszych, ale chodzi o pewną świadomość moralną, którą ksiądz prymas w tym akcie jakiegoś wynagrodzenia czy takie przyznanie się do winy, do zaniedbania wyraził. Ja nie zrozumiałem, co pan, o co chodziło, bo pan zadał też do mnie pytanie, co ja miałbym... No właśnie, pytałem panią Agnieszkę Holland, czy miała jakąś dokumentację do tej ostatniej sceny w filmie Zabić księdza. A to jest taka, że Piotrowski staje na baczność przed sowieckim generałem już w więzieniu, prawda, i ten mu gwarantuje bezpieczeństwo. I pan pyta, czy to jest rzeczywistość, czy to jest jakiś trop, dlatego że Agnieszka Holland mówi, że nie miała do tego dokumentacji i w końcu powiedziała, nie, to była moja wizja artystyczna, prawda. Ale może to jest jakiś trop. I ja miałbym się do tego jakoś odnieść. No to pozostawmy to w sferze wizji artystycznej. Dobrze. Jeśli można wrócić do poważnego tonu. A na zakończenie chciałem prosić księdza Stanisława o poprowadzenie modlitwy za kanonizację księdza Jerzego. Prosimy więc Boga, Trójcy Świętej, jedynego, Matkę Najświętszą, Królową Polskiej Korony, o to, aby proces kanonizacyjny księdza Jerzego doprowadził do uznania go jako patrona w skali Kościoła powszechnego na świecie. Beatyfikacja oznacza pewien kult lokalny, natomiast kanonizacja rozszerza nie tylko kult, ale jakby i wstawiennictwo i moc świadectwa księdza Jerzego na Kościół powszechny, a w szerszym sensie wszystkich ludzi dobrej woli, którzy gotowi są prawdę szukać i potwierdzić świadectwo dane prawdzie ofiarą, aż po cierpienie, aż po śmierć. Są ludzie dobrej woli, którzy są świadomi obrazu Bożego, który w każdym człowieku się zawiera. I ksiądz Jerzy tego obrazu Bożego i wymiarze osobistym i społecznym bronił. Bronił sprawy Bożej w ludziach. I indywidualnych, i we wspólnotach ludzkich. Dlatego do jego również orędownictwa i wstawiennictwa odwołujemy się, prosząc o miłosierdzie Boże nad Polską, aby Polska wyzwoliła się z tych kajdan kłamstwa i zniewolenia,
które są konsekwencją PRL-u, które trwają w tej trzeciej RP. Nie dało się jeszcze jej pokonać, choć są pewne znaki nadziei. Pewnym znakiem nadziei, znaczy Bóg na coś wskazuje, coś zapowiada, coś gotów jest darować, a od współpracy z tym Bożym zamiarem zależy efekt, zależy wynik. No więc pewne znaki odczytuję w samych datach. 24 maja, zesłanie Ducha Świętego. Wspomnienie Matki Bożej Wspomocnicki Wiernych. 6 sierpnia, Przemienienie Pańskie. 25 listopada, Święto Chrystusa Króla, ustanowione przez Piusa XI, który w encyklice Quas Primas z 25 roku uzasadnił królowanie społeczne, publiczne Chrystusa. I właśnie w imię tego królowania Chrystusa w wymiarze społecznym, publicznym, politycznym, państwowym oddał swoje życie jako męczennik ksiądz Jerzy Popiełuszko. Czyli jest to data znacząca. A czy obecne władze, które się wówczas wyłoniły, zechcą z tym darem i z tym znakiem współdziałać, czy nie i w jakiej mierze, to się okaże. Oby te znaki miały swoją kontynuację i o to się modlimy. Odwołując się do wstawiennictwa Matki Bożej i Królowej Korony Polski. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Święty Stanisławie, biskupie, męczenniku, patronie ładu moralnego w naszej ojczyźnie, módl się za nami. Święty Andrzeju Bobolo, autorze roty ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza i może nie autorze roty ślubów jasnogórskich, ale w dniu jego święta 16 maja ksiądz prymas Wyszyński jako więzień, sługa Boży w Komańczy ułożył rotę ślubów jasnogórskich nawiązujących do ślubów lwowskich. A w tej rocie zawiera się wspomniane już wezwanie, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Chrystusa i Matki Najświętszej. Więc święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami. Błogosławiony księże Jerzy Popiełuszko, męczenniku, módl się za nami. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna, Ducha Świętego stąpi na was, powstanie z wami na zawsze. Amen. Króluj nam Chryste, zawsze i wszędzie.